Był majorem, żołnierzem Armii Krajowej, używający pseudonimy Ziutek i Grzmot. Był postacią szczególną. Niewątpliwy bohater, ale niewątpliwy też męczennik. Brał udział chociażby w takich akcjach jak zamach na Kacie Warszawy, Francu Kutrzerze, z rozkazu Augusta Emila Fildorfa. 15 marca 1916 roku urodził się Józef Gumowski, major Armii Krajowej, uczestnik zamachu na Kata Warszawy. Major Józef Gumowski, w okresie okupacji niemieckiej dowódca Grupy Specjalnej Kierownictwa Walki Podziemnej, z wyroków Sądu Specjalnego wykonujących egzekucje na konfidentach Gestapo i zdrajcach narodu polskiego, współuczestnik zamachu na Kata Warszawy Franza Kutschera, oskarżony i zamordowany przez komunistycznych zbrodniarzy na podstawie spreparowanych i wymuszonych na świadkach zeznań. W chwili wybuchu wojny miał 23 lata. Był bardzo zdolnym oficerem podziemia, bardzo szybko dostał stopień majora. W czasie okupacji niemieckiej był żołnierzem Kedywu, dowódcą Grupy Specjalnej Kierownictwa Walki Podziemnej Komendy Głównej Armii Krajowej, która wykonywała wyroki Sądu Podziemnego Państwa Polskiego na konfidentach, członkach Gestapo i pospolitych przestępcach. Polska była jedynym krajem okupowanej Europy, gdzie nie istniała instytucjonalna kolaboracja z Niemcami, a przypadki indywidualnej zdrady karane były przez władze polskiego państwa podziemnego wyrokami śmierci. Takie grupy, jakie istniały w Polsce właśnie, eliminowania poprzez wyroki sądowe kolaborantów, czyli obywateli polskich, są ewenementem w czasie II wojny światowej. I w tym czasie pamiętamy większość krajów, również Europy Wschodniej, a już tym bardziej Europy Zachodniej, wolała kolaborować z okupantem niemieckim, podczas gdy w Polsce my mieliśmy właśnie wyroki sądów na takich kolaborantach i te wyroki były wykonywane przez takich ludzi i przez takie oddziały, jak właśnie oddział majora Ziutka. To także uczestnik zamachu na generała SS Franza Kutschera. To jest człowiek, o którym rzeczywiście stosunkowo nie wiemy, dlatego że do końca był w tej podwójnej jakby konspiracji jako dowódca oddziału wykonawczego wyroki na największych wrogach i tych, którzy najbardziej zagrażali żołnierzom podziemia. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego i walczył w batalionach Zaręba, Piorun i pierwszej kompanii Ambrozja. Po kapitulacji Warszawy opuścił ją wraz z ludnością cywilną. Przez długi czas ukrywał, co robił w czasie wojny, gdyż bał się aresztowania. Natomiast niestety był jednym z tych, który uwierzył w amnestię wiosną 1947 roku. Uwierzył, że komuniści będą respektować zasady amnestii, które sami ogłosili. Został bardzo szybko aresztowany i oskarżono go o to, że mordował także działaczy lewicowych. Aresztowano go, torturowano. Osądzono. Za rzekome zwalczanie ruchu lewicowego został skazany na karę śmierci. Skazał go komunistyczny zbrodniarz Mieczysław Widaj, odpowiedzialny za wymordowanie ponad 100 żołnierzy podziemia niepodległościowego. Ci sędziowie, którzy takie wydawali wyroki, to są zbrodniarze na narodzie polskim. Można powiedzieć, że to jest kolejny przykład mordu sądowego wykonanego przez komunistów. Dowody przeciwko niemu zostały spreparowane, a wielu świadków zeznawało po torturach. Absurd historii chce, że właśnie ten, który wykonywał wyroki legalnego państwa polskiego, działającego w podziemiu w czasie II wojny światowej, został skazany i zginął z wyroku nielegalnych władz komunistycznych, władz okupacyjnych, które przyjechały na czołgach sowieckich do Polski. W październiku 1952 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok na naszym bohaterze strzałem w tył głowy. Miejsce pochówku jest nieznane. W 1957 roku został wprawdzie pośmiertnie zrehabilitowany, ale do dziś nie wiemy, gdzie znajduje się jego miejsce spoczynku, a właściwie dół śmierci.